Dzień dobry, chcielibyśmy przedstawić Państwu sposób rejestracji i aktywacji usług na platformie MyCat. Aby założyć konto MyCat, klikamy Sign Up Now i wypełniamy formularz rejestracyjny, podając dane kontaktowe i dane firmy. Na podany podczas rejestracji adres e-mail dostaniemy wiadomość z linkiem weryfikacyjnym. Po poprawnej weryfikacji konta ustawiamy język oraz ustalamy nasze hasło do konta. Teraz możemy się zalogować. Najpierw należy dodać nowy klucz sprzętowy do organizacji. Aby go dodać, musisz przejść do menu kluczy sprzętowych, wybierając zakładkę Dongles z menu i nacisnąć Add New USB Dongle Number. Wpisz numer seryjny znajdujący się z boku klucza sprzętowego. Po podłączeniu klucza do komputera, włącz aplikację Shield z menu Tray. Klikając na nią prawym przyciskiem myszy, wygeneruj klucz autoryzacyjny, który skopiuj do okna aktywacyjnego. Po udanej rejestracji nowy klucz sprzętowy jest teraz częścią Twojej organizacji. Zobaczmy teraz, jak przyłączyć się do swojej organizacji po udanej rejestracji nowego konta. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego istniejącej organizacji. Po podłączeniu klucza sprzętowego do komputera, użytkownik musi wprowadzić przypisany do niego klucz seryjny i ponownie wygenerować kod autoryzacyjny z aplikacji Shield. Administrator organizacji otrzyma wiadomość e-mail z prośbą użytkownika o zgodę na dołączenie do organizacji. Zgodę należy potwierdzić w panelu MyCat w zakładce Joining Request. Po uzyskaniu zgody od administratora organizacji, użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem uzyskania zgody i zyska dostęp do zasobów. Będąc administratorem organizacji, możesz w łatwy sposób zapraszać użytkowników do swojej organizacji za pomocą adresu e-mail. Zaproszony użytkownik dostanie powiadomienie e-mail. Po zaakceptowaniu zaproszenia i poprawnej rejestracji użytkownik otrzyma dostęp do wszystkich zasobów organizacji. Jeśli chcesz usunąć któregoś z użytkownika z organizacji, musisz kliknąć jego nazwę, a następnie przycisk Delete i potwierdzić swoją decyzję. Po chwili na ekranie pojawi się informacja o pomyślnym usunięciu użytkownika z organizacji. Aby usunąć klucz sprzętowy z organizacji, wystarczy przejść do zakładki Dongles i po prostu go usunąć, klikając przycisk Remove.